Cześć, witajcie w kolejnym filmie na mtbxc.pl. Dzisiaj, jak widzicie, będzie troszeczkę o sprzęcie, a dokładnie o rowerze Canyon Spectral ON, czyli o elektryku, o enduro elektryku od Canyona na napędzie Shimano Steps E8000. Spectral ON to jest elektryczna wersja endurówki od Canyona o skoku 150 mm. Z przodu mamy RockShox Lyrica, z tyłu mamy Delox R, także od RockShoxa. Bardzo ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o ten rower, jest wielkość kół, dlatego że w tym rowerze mamy dwa rozmiary kół. Z tyłu mamy koło o rozmiarze 650B, a z przodu jest koło 29 cali. I tutaj jeszcze jest jeden haczyk, bo obręcze w tych kołach, w kołach DT Swiss Spline H1700, mają także różne szerokości. Z przodu jest obręcz o szerokości 30 mm, a z tyłu z kolei jest obręcz o szerokości 35 mm. Można sobie tutaj to łatwo wszystko wyjaśnić tym, że tylne koło ma być tym kołem napędowym i potrzebujemy tutaj szerszej obręczy, jest tutaj także szersza opona, żeby mieć lepszą przyczepność, żeby to lepiej się odpychało. No a z przodu, żeby pokonywać przeszkody, mamy koło 29 cali. Jeśli chodzi o sam silnik, to mamy tutaj jednostkę o mocy 250 W. Co pozwala naprawdę wjechać na solidne, sztywne podjazdy. A jeśli nam się to nie uda, to mamy także w Shimano Steps Walk Assist, czyli tryb, w którym mamy pomoc w podprowadzaniu roweru. Jeśli jesteśmy przy napędzie, przy Shimano Steps, to warto sobie zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj baterię, która jest zamykana na kluczyk, to jest system ABUS-a, zapięcia ABUS-a. Także jeśli gdzieś się zatrzymamy, to tej baterii nam nikt nie zabierze z tego roweru. Bardzo też ważnym tutaj elementem, takim detalem nawet można by powiedzieć, jest to, jak wygląda siodło w tym rowerze, no bo siodło jest zakończone takim podgięciem z tyłu, co bardzo fajnie pomaga przy tym, żeby nie spaść z roweru, kiedy na przykład na trybie boost szarpniemy na jakimś podjeździe. No i dzięki temu też, że podjeżdżamy na takim rowerze pod naprawdę strome ścianki, no to rower się na pewno mocno przychyla i tutaj też byśmy nie chcieli spaść do tyłu na tylne koło. Jeśli chodzi o sam klasyczny napęd, no to z przodu mamy korbę Shimano Steps o 34 zębach, z tyłu jest kaseta SLX-a w kombinacji 11-rzędowej, na najmniejszej zębatce 11 zębów, na największej tych zębów jest 46, a z tyłu mamy przerzutkę Shimano Deore XT. Natomiast jeśli chodzi o hamowanie, to mamy tutaj hamulce także z firmy Shimano, natomiast nie jest to ani SLX, ani XTEC, tylko jest tutaj już model Z. Jak już wspomniałem wcześniej, mamy tutaj dwa różne koła i dwa różne rozmiary opon, ale obie opony to są Maxxisy Miniony DH, DHF i DHR, odpowiednio przednia i tylna. Bardzo dobrą rzeczą, jeśli chodzi o Canyona, jest to, jak te rowery przychodzą do użytkownika, bo można sobie zdjąć wieko kartonu, można sobie wyjąć ścianki i tym rowerem wyjechać. Nie trzeba się męczyć z 20-kilogramowym rowerem, żeby go wysadzić. No i to jest bardzo duży plus, jeśli chodzi o rowery Canyona. Nie wiem, jak wygląda to w innych rowerach elektrycznych. Dopóki rowery elektryczne nie osiągną pewnego pułapu, to myślę, że w każdym materiale o rowerach elektrycznych warto podkreślić sobie jedną rzecz, że to jest cały czas projekt rozwojowy i cały czas czekamy na rowery lżejsze i na rowery przede wszystkim tańsze. Jeśli chodzi o sam napęd, o to, jak chodzi Shimano Steps, to poświęcę temu osobny materiał już niedługo, bo będę chciał skupić się na wszystkich jakichś takich technicznych rozwiązaniach i o tym, jak to się sprawuje w praktyce, bo jest to naprawdę dosyć ciekawe rozwiązanie i myślę, że warto temu poświęcić osobny materiał. Jeżeli byście chcieli, żeby zamiast takich suchych prezentacji rowerów pojawiały się na naszym kanale właśnie takie filmy, to dajcie znać lub poprzez komentarz, lub poprzez kciuk podniesiony do góry pod filmem, bo to będzie dla nas ten jakiś wyznacznik, że takie wideo jest fajne. Może nie chcecie jakoś bardzo czytać recenzji rowerów naszych, tylko właśnie może w taki sposób obejrzeć wideo. No i to by było na tyle. Zapraszam Was oczywiście do tego, żebyście też subskrybowali nasz kanał, bo wtedy będziecie dostawali informacje o tym, że jest jakiś kolejny film publikowany. A w sezonie jesienno-zimowym
myślę, że za chwilę wystartujemy znowu z jakimiś częstszymi filmami. Dlatego serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia.